po raz drugi w Wałbrzychu zrobiło się modnie, tym razem za sprawą pokazu fashion show na sportowo, które odbyło się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Zdrój. Gwiazdą pokazu była posłanka Monika Wielichowska, która na chwilę zamieniła sejmową ławę na wybieg, na którym zaprezentowała najmodniejszy sportowy look. Rzeczywiście urzędniczo w szpilkach, coś w czym się źle czuję. Najlepiej czuję się w dresach, w adidasach, w ciepłych, lekkich kurtkach i najchętniej na spacerze z psami i żałuję, że dzisiaj ich nie wzięłam tutaj. Posłanka udowodniła, że nie tylko w szpilkach i spódnicy, ale również w dresie kobiety wyglądają sexy. Monika Wielichowska nie tylko na wybiegu w świetle reflektorów, ale również w życiu prywatnym ceni sobie wygodę. Kobiety wszystkie są piękne, a to, co mają na sobie, to jest tylko skromny dodatek, więc... Ale dzisiaj rzeczywiście wszystkie dziewczyny, dziewczynki, panowie, którzy występowali, wyglądali przecudnie, kolorowo, a przede wszystkim wygodnie. A na takie dni jak te zimowe nieodzownym elementem stroju jest ciepła czapka i szalik. Najlepiej czuję się w czapce, w ciepłym szaliku, w rękawiczkach i po co mam marznąć? Czasami nie patrzę, jak wyglądam, lepiej, żeby było ciepło. Wraz z posłanką na wybiegu zaprezentowały się modelki i modele z nowo powstałej agencji modelek. Sportowy klimat uzupełniła prezentacja akcesoriów sportowych niezbędnych na wyjazd w góry bądź po prostu szaleństwo na śniegu.